Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Dying Clicked. Jest ze mną Maciek. Jestem. Angielski wjechał. Angielski wjechał i idziemy do Rahima na dzień dobry. To chodź, nie tu? Chodź. No, ale czego nie do windy? Tu. A nie, do... Czekaj, wyżej, dobrze, idziemy, chodź, chodź. Ja zawsze tutaj, wiecie, Maćka próbuję na samym początku. Jeszcze wyżej. Ej, bo ty mnie zawsze tak kokosisz, że ja nie wiem, tutaj, dobra, tu. No bo ja nie umiem w tę grę. I am Waiden. To on nie ma nóg? Jay, ma nóg, nie ma nóg. Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. O mój Boże, to będzie tragedia. Jeżeli to jest to, co myślę. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery. Obiecuję. Ja teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Len. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Będzie taka jedna misja właśnie, gdzie będziemy musieli wysadzić taki cały wieżowiec. Pamiętam, że... Przetrwanie siły. Przetrwanie siły. I ta misja jest taka dość... Znaczy ja jej chyba nie lubiłem, z tego co pamiętam. Czekaj sobie, tu rozdam co? Poziom przetrwania na 7. Co idziemy, Maćku? Właśnie, czekaj. Ja idę w złotą rączkę. Ja chyba też chciałem. Na razie. No. Ja cię znam. Ej, naprawdę chciałem. Słuchajcie, to cześć. To cześć, dobra, to pomóc doktorem o dziwnie, czyli do doktorka. Ej, ja umarłem, Maciek. Jak umarłeś? Wszyscy koło mnie, chodź tu. Ej, ale ja zaskoczyłem zwierzę. Chodź tu, powiedziałem. Dobra, idę. Teraz ja prowadzę. Dobrze, okej. Okay. O Boże. To będzie. Się zaczęło. Czekajcie. W której ty szafie wyłaś? Dobra, Maćku, prowadź. Gdzie on jest? Chodź. A tu niżej jednak. A, bo czy jak to taka strzałeczka jest jeszcze do dołu, to znaczy, że niżej. No. Dobra, słuchajcie, skończyło się rumakowanie. Czekaj, nie my tu, tylko... My nie my. O, znalazłem, widzisz? Ha? O, znam cię. Co żeś ty znalazł? Czemu on jest chorutki? Gdzie ty jesteś? Czekam na cię. Doktorze, masz chwilę? O, Kane, tak? Jak mogę pomóc? Kane, pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, tam nie lubię tej misji. Taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra, no to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Pamiętam, że jak ja grałem po raz pierwszy w to, to tą próbkę, słuchaj, znalazłem na totalnym farcie, ale to po prostu tak w sensie udało mi się ją zdobyć na totalnym farcie, bo te plujki będą, znaczy plujki, te stwory będą w nas zionąć. To co mówiliśmy w poprzednim odcinku o tych... O tych zielonych takich, no czekaj, bo my do windy, ale to nie tu. Nie, to nie tu? Ja jestem w windzie. Niżej, jak jesteś w windzie? Jestem koło windy. Ale to nie wejdziesz do niej. Jak to, czekam na ciebie. Jestem pisany, przytrzymaj, zjedź windą. Prawda? Oczekiwanie na pozostałych graczy. A ja jestem na tej niżej windzie. A bo ty jesteś tu, jak ty tu znalazłeś już? A widzisz? Byłeś za mną. Ha. Patrzcie go, no. Jak się wycwanił, cwaniaczek. Myślałby kto. Myślał indy ko niedzieli. A dzisiaj środa. Bo te drzemka posmarowali. No. A tu czwartek jest jutro. Jak jutro? No kiedy oni to widzą, jest jutro. Tak, pozdrawiam wszystkich oglądaczy. I wszyscy możecie iść mnie dzisiaj. Jezu, kocham, tu jest czwartek. Dobra, chodź do kwatery mistrza. Idę. No chodź, że szybciej wyszedł. Ja nie mam tak szybkiego wyjścia. Czym mogę służyć?
Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma, dzięki. No to idziemy tu, tak? Czy możemy coś od niego przy okazji wziąć? My chyba braliśmy ostatnio tak dużo rzeczorów. No dobra. Czemu na przykład wykrzyknik na tutaj? Złap sprintera w nocy i zdobądź próbkę tkanki. Mhm. Poczekaj, a którą mamy w ogóle godzinę? Dzień. 7 rano, no to nie, no to musimy iść spać. Jak to 7 rano jest? Czekaj, sprinterzy wychodzą tylko na tych, trzymają się swoich trenów łowieckich, które masz zaznaczone na mapie. Jeśli chcesz na nich zapolować, zachowaj ostrożność, łatwo je wystraszyć, a uciekają bardzo szybko. Obszar żerowania sprinterów jest zwykle broniony przez przemieńce. Użyj petard, żeby odwrócić ich uwagę. O mój Boże. Maciek, coś zepsułem. Gdzie żeś ty jest? Tutaj. O, już na pewno. Ale nie, my musimy się przekimać. Co tam, Spike? Bo my musimy iść w nocy. O Boże. No dobra, a gdzie jest nasze... Co ty taki? On ma Wuhan, chory na Wuhan jest. O, idź wysoko. Zostaw go. Chodź, tu jest łóżeczko, chodź za mną. Dobra. Muszę... O Jezu, ale mu z Subara wjechałem. W szopie? No, w szopie. Ja mam swoje, idź do siebie. W szopie, w szopie. Do szopy, hej pasterze, dobra, chodź do mojego. Dobra, przejdźmy się do nocy. No, bo musimy to zrobić w nocy. Ja pierdziele, przecież ja nie dam rady, bo nie umiem takie rzeczy w nocy. Musisz się po cichutku skradać teraz. Po cichutku skradać? To dwie rzeczy ze sobą kolidują i jeszcze ty. W sensie, że ja muszę. Jeszcze ja. Czekaj, jest 21. Dobra, mamy czas. Więc wychodzimy i idziemy w teren. O Boże, Maćku, ja już tylko uważaj, bo... Dobra, te. O. I sprinter jest chyba tą gwiazdką zaznaczony, tak? Poczekaj, ja sobie wezmę i... Ja mam swoją maczetę. Czy ja mam go zabić, umrzeć, czy co ja mam się zrobić? Nie, gdzie jest... Bo nie wiem, gdzie oni są. A, weź sobie na mapę. No. I ja ci zaznaczę, gdzie mamy iść, dobra? Dobra, klikaj mi. Tu. To? Dostałeś taki punkt, nie zielono? Na mapie? No. Mam. To tam musimy się dostać, tylko nie biegaj powoli iść, bo... Widzisz, te patrole też są. Nie biegaj powoli iść, Maćku. Jak ty mnie straszysz? No bo są patrole też, te takie wieże, że już... Najlepiej nie robić hałasu. No chodź po cichutku, musimy dać radę, Przemek. Ej, dobra, halo, jestem mężczyzną, ja się nie boję takich rzeczy. Idziemy, jolo. No, ciekawe. Oła, aż dostałem, słuchajcie, z gwinnica. Żeby cię nie wykryli, proszę cię. Please, damy radę, Przemcio. No always, a dlaczego ty idziesz tak... Tak na hard? O, bo on tam jest. I patrzy dobra. Na mnie, bo... Czekaj, czy tu przejdziemy? Ja idę tutaj, o, w szmatki, to zawsze jest na propsie. Tu jest wychodek jakiś. Widzisz? Nie wiem, uważaj, bo oni są... Widzisz, przed tobą jest jeden i drugi. Widzę, Maćku, jak ja, słuchaj, wjadę. O, pani łeb uciąłem. A co się stanie, jak nas wykryją? No bo one są nie do pokonania teraz, więc mnie trochę za słabi jeszcze, tak mi się wydaje. Przemek? To nie ja, Maćku. Przemek, ktoś się wykrył. Nieprawda, nie kłamie, nie mów takich złych rzeczy. Widzę! Maciek, nie mów mi takich rzeczy. On mi na dach skoczył po prostu. On nie, mnie też wykryli. Przemek, ja zginę. Nie rób takich rzeczy, Maćku. Czekaj, kto nie wiem, kto to był. Ogoni mnie. Ja spieprzam. O, jeszcze mi się żyćko wzięło, zabrało, umarło. Ja też sobie idę stąd w takim razie. Maciek, bo mnie tutaj biorą tak... Dobra, już mnie gonią. Za stopy... Oho, teraz mnie dopiero wziął i złapał. Ale mam, Maćku, zgubiono pościg. Dobrze gram, prawda? Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, bardzo, Przemcio. Uff, dobra. Skleiłem się. Nie wiem, dlaczego się... Ty jesteś koło mnie? O, tak, widzisz, teraz... O Jezu. Dzieje. Żeś wlazł do jakiejś obory. No, wlazłem do jakiejś studzienki. Maciek, mówię to zielonego krysie. Ja wracam. Dobra, i teraz Przemek. Weź ty z tego. O, tu śmie... No weź to mnie. Uderzyła mnie, kurde, jak mi skrzapko wyskoczyła, to nawet nie usłyszałem, nie zdążyłem nic zrobić. Dobra, chodź do punktu, Przemek, do punktu. Wiem, ale to jest takie easy. Tu się staram, wiecie, grać jak bym całe życie grał w tę grę. To śmie... Co mnie żre? Nic. Ej, to są, Maciek, te takie chore. No właśnie, wiem. A my jesteśmy już coraz bliżej, słuchaj. Dobra, to ja idę jakoś tak z autobusu. O, poczekaj, tu muszę się schować. A, bawcie się sami. Ja... Maciek zrobi wszystko, ja przyjdę na gotowe. No, ty! O Boże, Maciek wykrył mnie. No mnie też. Dobra, to sobie na rabicie znowu robimy uciekanie. Tak. Los Pols... O Boże. Coś mnie go... O, już mnie zostawili. Dobra, ja nie wiem. Kevin! O, Kevin! Skrzyneczka! O Boże. Ja jestem, ała, spadłem. Wszystko mnie boli.
Maciek, po mnie gonią znowu farfocle jedne. Czekaj, bo tu jest ta jama tych. Jak ja do jama mam ich skoczyć? O Jezu! Yoma hard, yoma so, goni mnie, zombie. Duże, jak on sieka mocno. Weź ty pipko, idź sobie stąd. Też. O, ale czy mnie goni, czy... On... Szumek, czy my damy radę to zrobić? Tak, a czy on mnie słyszą, jak tak sobie szmycham? Nie wiem. Bo mnie ich ze sześciu goni. Nie, mnie trzech. O Jezu, i mnie trzastu. Ja nie chcę tu umrzeć, taki młody, piękny jestem, chawiam całe życie przed sobą przecież. A testamentu jeszcze nie spisałem. Tak wiem, no dla Maćka. A, Maciek, umarłem! Przemek, nie. No, tak mi się wzięło. Poczekaj, a mogę na mapę? No, musisz przyjść mnie skleić. Ja potem jakiś tutaj goni. Albo ja się poświęcę, co ty na to? Nie! Tu masz 18 sekund, czemu nie ruszasz szczydupki? Bo mnie je. No to ja się weźmę i umrę. Czekaj, idę. 10 sekund, Maćku, nie zdążysz. Zdążę. 8. 7. Albo nie zdążę, czekaj. Boże. Jestem koło ciebie. Ja tyle punktów stracę teraz, jedna sekunda, umarłem, Boże. Senara. Nie wierzę. Ja zgubiłem pościg, Przemcio. To super, to weź tam, idź się gdzieś znajdź, a my się znajdziemy gdzieś zaraz. Dobra, ja spróbuję tą tkankę jakoś, kurde. Ale słuchajcie, to jest hardkorowa misja. Myślałem, że... A, spacja kliki. Zapomniałem, że pójdzie mi troszkę łatwiej. To jest bardzo ciężko. O Boże, jestem Maciek w domu. Żartujesz? Nie, gdzie jestem, halo? Boże, Maciek, ja teraz tu nie wyjdę. Gdzie są drzwi? Ej, jesteś daleko mnie w sumie. Ja próbuję dojść do tego gniazda ich tutaj. Ej, ja nie wiem, jak stąd wyjść teraz. Jak oni mnie tu sadzili? Ej, jestem w jakiegoś... Są jacyś ludzie? Maciek, jak stąd wyjść? Nie wiem, Przemek. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Mogę z kimś handlować? W jakiejś... Nie handluj z nimi! Ej, możesz... Nie mogę wyjść w ogóle, drzwi są zamknięte. Weź mnie, otwórz z drugiej strony. Jakoś. No nie mam co tylko drzwi. Żartujesz sobie, no jakim cudem ty? No Maciek. Czy przez okno mam rozbić? Ej, bo ja jestem w tej... Ja jestem w tym gnieździe tu. A czy ty potrzebujesz mnie w tym gnieździe? No... Czekaj. Teoretycznie mógłbyś być. Ej, jestem w tej... Też byłoby mi łatwiej, nie? Ej, ty jesteś tak blisko mnie. Nie, ty nie jesteś ty. Jesteś daleko. Ej, no bo jestem, kurczę, nie mogę stąd wyjść, Maćku. Mogę tu wejść, jak się wchodzi. Jak się stąd wychodzi? Nie, chcę stąd wyjść, jak te drzwi się otwiera, otwórz mi je. Gdzie jest ten facet z tkanką? Nie wiem, cię porobić. Przemek! Co? Ja go widzę. Maciek, chyba musimy zrobić cięcie. Jak to? Poczekaj, bo ja go zbiorę. O, zrobiłeś coś. Maciek, bo ja nie mogę stąd wyjść. Mam tkankę. Flaczki zombiaka dla doktorka. Sztukra. Przemek, mam tkankę. Ale dobra, to idę spać. Albo weź ty przyjdź do mnie, to mi drzwi otworzysz chociaż. Idę po ciebie. Ale mam tkankę, mamy misję zrobioną. Dobrze, super ancko. Wow. O, ja się przebiorę w tym czasie. Stroje. O, już nie będę schodził. Zgubiłem pościg przy okazji. O, ciekawe, czy Maciek mnie pozna, jak teraz będę, wiecie. Przyszedłeś coś kupić, czy tylko pooglądać? O, teraz będę... Wow, ale mam adrenalinę w sobie, słuchaj, bo ja się bałem, że za chwilę mnie wykryją, bo on też jest mega taki, wiesz, chojrak, nie? Ten od tkanki. O, to ja sobie pohandluję w sumie może. Gdzieś ty jest. No tutaj widzisz, jestem. Tylko nie mogę tych drzwi otworzyć. Poczekaj, już do ciebie biegnę. Są łóżka, kanapy jakieś, mogę sobie loda kupić. Ja pohandluję z tym kolesiem. Mogę sobie loda kupić. O, dobrze, kupię sobie gazę. Jedną tylko? Ty jesteś chyba w jakiejś bezpiecznej strefie. Tak, gdzieś. Ja sobie siedzę, tak, w bezpiecznej strefie. Czy może się może ten dywać? Przemek, co ty? A, otwórz mi drzwi. Przecież górą się wychodzi, halo! Ja tu siedzę! Co za koleś! O Boże, ja tu siedzę. Dobra, i... chodź się przespać. No teraz mi się przespać każesz? A ja tu siedzę, Boże, ja jestem naprawdę sierota. Ja no nie umiem jesteś. Tego. A ja nie widziałem tej dziury tutaj. Ja nie wiem. Ale przeżyłem to, ja Maćku. Nie wierzę. Ja też. Czy ja dobra, ja nie mogę to idziemy do doktorka. Dobra, o Jezu, ale mi... Aj, to w ogóle tu pamiętasz, umieraliśmy tu ostatnio bardzo. Ty lamo! Ja pierdzielę, nienawidzę tej gry. Maciek, ja nie mogę wyjść, otwórz mi drzwi! Ej, ale naprawdę... Nie pomyślisz, żeby do góry popatrzeć. No drzwi im nie działa, bo Maciek znowu kopanie działa. Chodź, idziemy tutaj. Bo tutaj ktoś się tłucze, o Boże, ale taki to jest... duży. Weź go! Ale tu jest nasz! Ej, jak ja go kopnę, Maciek, umarłem. A weź zbrojnij do niego. Że z pistoletu? No! Co, ja będę naboje na niego marnował? Już nie mam, ale mam gwiazdki, jak się robi gwiazdki? Czekaj. Pod tym rzucasz, pod kółeczkiem na myszce. A, kółeczkiem. A czym się zmienia kółeczko na myszce? Jedynką, dwójką. O, granatem w niego.
Uciekaj, Maciek! O Jezu, zabiłeś mnie! Mówiłem, uciekaj! Teraz podnieś. To czekaj, to jeszcze jeden rzucę granat. O! Zabiłeś... porażkę zrobiłeś. Jak to, co znaczy porażka? No bo mieliśmy ich uratować, Przemek! Aha! To tak nam nie wyszło, Maćku, troszkę, tak? Gawamy! Czekaj, jeszcze go granat. Dobra, to idziemy do Zira w takim razie. Teraz to już jest po misji, już jest śledztwo... No, że raz i czasem będziesz! Ale że co, że... Że wiadro, chodź! Ale no próbki mieliśmy im tylko zanieść. To ty jemu? No chodź, chodź. Ale to jemu mieliśmy zanieść próbki, czy nie? No, do punktu! Ale nie temu, co ja go zabiłem. Nie. Bo nie wiem, czy teraz mam być mi przykro. O Boże, ale Maciek, dlaczego ty mnie powiedziesz, że nie mogę granatami rzucać? Ciebie. Ja też jestem przecież tu halo. Idziesz? Tak, z baseballa teraz. Wezmę sobie, o. Słuchajcie, idzie nam wyjątkowo dobrze dzisiaj. Tak? Nie, bałem się tej misji z tym próbką, bo pamiętam, że to robiłem kiedyś na farcie wielkim. I mimo to, że pozabijałem ciebie i w ogóle umarłem i nie wyszedłem, to też dobrze? No to już średnio, ale niech ci będzie. Harun, nie każdy ma takie dobre czasem tajmy. Ja wiem, nie każdy ma dobre tajmy. Ja się starałem, ale słuchajcie, no... Znowu w życiu mi nie wyszło. Tak bywa. Całe życie mi nie wychodzi. Ej, i jaką masz siłę? Masz już dużą? Jaką siłę? Ile ci brakuje? Na szósteczce jestem chyba. Ale już na siódemeczce prawie? Nie. Bo mi tak brakuje tak to kopnąć go, zjechać w buta, wjechać mu. A to nie, ja nie wiem, ty grasz poza odcinkami, czy o co chodzi? Nie, właśnie. O, czekaj. Ej, nie mogłem... Maciek. Tu możemy sobie zrobić wysoką strefę. To zróbmy sobie takie coś. Będę miał wtedy bliżej do spanka. Może będę miał wyjść. Boże, ty wrześ mi drzwi stwar po prostu zamknął przed Rickiem. To właśnie. Czekajcie, wezmę sobie... Trzeba drzwi zamknąć, żeby... O, tak nie mogę. Zrobić. Gdzie mogę pistolet kupić, jakieś naboje? No... Można kupować, tylko nie pamiętam gdzie, poczekaj. Zaraz ogarniemy. O, moja maczeta, katana. Dobra, pan już tutaj dead. Boże, co to jest? O, jak ja moja broń już jest taka chyba nie bardzo skuteczna. Gdzie ty się z nią bijesz? Weź się tam. O. No, z buta wjeżdżam i jebu dubu. Ja, o, ty jesteś kobietą. Lekkich obyczajów taką. Poczekaj, bo moja broń już jest nieskuteczna, poczekaj, sobie muszę ją rozłożyć. Ekwipunek. Dobra, ja idę szukać światła. Rozmontuj pod Z, tak. I bezpiecznik jebu dubu, wciskam korek. Dobra, wciskaj korek. Patrz, zrobiłem to, Maćku. Mamy, bardzo ładnie. Together, one header. One header. Zamen. A dobrze jest mieć dużo bezpiecznych stref, więc wiesz, żeby tak w razie czego potem nie latać od jednej do drugiej gdzieś tam w skrajnych punktach mapy, nie? Jo. Ej, dobra, do punkciku biegniemy. Biedne, całe życie za tobą. Całe życie ci nie wyszło. Patrząc na ten odcinek, to naprawdę. Ej, nie, no nie, ale... Maciek, bo mi się nie zmieściła tutaj ta dziurka. Jak to ci nie zmieściła dziurka? Przemku. No nie mogę w dziurkę. O Boż, dzisiaj mi naprawdę, słuchajcie, dzisiaj jest nie mój dzień. Nie twój dzień na Dying Lighta chyba. Tak, i na Dead by Daylight w sumie. I Dead by Daylight też. Gdzie ty tak wskaczysz? A ja tędy nie wejdę, dobra, czekaj. A co, mamy tak teraz do tego domku tutaj wejść? Nie, no mamy iść do tego punktu żółtego na mapce. Boże, ja się zachowuję jak mu pierwsza próbka. Tutaj. Gdzieś... O Boże, Maciek. Bo mam siłę na siódemce, ósemce. Tylko... Wow. I trumnę jakąś otwieram. Słuchajcie, Przemek chyba jakoś, nie wiem, pod odcinkami chyba. Nieprawda, wszystko jest udokumentowane. Że zawsze mam taki sam style. Tylko jeszcze nie patrz. O Boże, Maciek, umrę. Jak przecież miałeś tu wejść, Przemek, ja już tu jestem. No tak, o, ja nie widzisz. Ja jestem pod czołgiem teraz. Kim czołg? No tu, halo. Maciek. Czekam. Ja też. Gdzie tu masz drzwi? Panie, jest tak chory, że ja nie mogę tu wejść. Gdzie ty jesteś? No tu, halo. O, jestem. Obróć się. A jak ty tu? A to są drzwi normalne? A, tu były drzwi normalne. O Boże. Nie wierzę. A ci tyle, jestem lama po prostu. Masz próbki, o masz próbki. Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Craig. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zabasowa fiolka. A niech mnie... Ta tkanka, pozytywny wynik kombinowanego wirusa. Mają Wuhan. Wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał.
gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem. Wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda? Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. Tyle roboty. Tyle roboty. On robotę widział, nie widział. No dobra. Tyle punkciorów, bożeż ty mój. Dobra, jeszcze zobaczę, co ja mogę sobie tu ulepszyć. Mogę sobie o, siłę zrobić. O, teraz przesłanie mi się wykrzyło. Też mam. Znowu? To możemy tu. Co to? Naucz się wytwarzać tarcze i używać ich w walce. Nie, to ja wolę tego pastucha chyba. Pastuch elektryczny. Naucz się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. Chociaż... Nie. A może... Wspomagacz co robi? Naucz się wytwarzać z roślin wspomagacza, którą wziąć ci walkę... Nie. Lipa. To może w tym tarczę. Pójdźmy w dół, to nam się coś podblokowuje potem. Dobra, biorę. No. A ja mam jeszcze siłę. Swą nagrodę znajdziesz w skrytce. O, co ja mogę mieć? Aha, okej. Okay. I mam jeszcze poziom siły. A co tu robimy? Mogę sobie żyćko wziąć. Chyba wezmę sobie żyćko. Biorę. Ja mam tak. No. Na ósemce, na szóstce i to wszystko. Mam 8, 6, 6. A ja mam 8, 6, 7, 1. I sobie... Co? No. Do jasnej cholery, Achim, mówiłem ci, że ja to dobrze. Zrobię. A jasne. Bo ty to co teraz, gdzie teraz? A rodzeństwo jakieś będziemy robić. Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie i wszystko się tu... Idźcie na torowisko! Schowajcie się! Już do was idę! Chodź! Omar! Za tobą! Idę. Za tobą! Biegnie, Rahim. Panie! Rahim. Biegnie, tylko ja mam małe nóżki, pamiętaj. Tylko 1,80 m wzrostu. Brecken, słyszysz tylko. Mnie? Tylko. Słyszę cię, co jest? Idę po Rahima. Rahim? Co? Jest gdzieś tutaj, w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? No, ukradłem je Rajsowi. No właśnie. To właśnie my zrobiliśmy. Jestem prawie na miejscu, ratuję go, Brecken. Niech lepiej ci się uda. Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę swoić. A Jake o tym wie? Nie. Na litość boską, nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby... O, coś mi zatruło. Maciek, zgniłeś. No. I czemu ja nie mogę sprintem biegać? Shift trzymaj. A. Albo mi się... Aha. I też nie mogę robić tak fajnie... Z buta wjeżdżam robić nie mogę. O Boże. Z buta wjeżdżam robić nie mogę. Maciek, mam 1 HP. Co? Tak. Zaraz ci się zregeneruję, poczekaj. Bożeż ty mój, bo tak wziąłem sobie, skoczyłem na... Jak w asasynie, tylko zapomniałem, że to nie asasyn. Jak w asasynie. O, ja już jestem na miejscu. A ty gdzie jesteś, Maćku? Jem baklawę. Jak to możesz? Nie jest. Ja mam też zapasy. Czekaj, wyżej musimy, tak? I na most jeszcze. A, bo my na most. Jak ja, dobra, że mam tam skoczyć? Na te rusztowanie by się przydało jakoś. Boże. Jak ja pamiętam, jak ja robiłem prolog, tam było też skakanie po takich rurach. No. A nie da się jakoś wejść tam od, po tym wielkim budynku? Na przykład właśnie, o, potem. O! Dobra. To jest pytanie, czy ja tu skoczę na rusztowanie? Chyba to skoczę. Boże. Ja nie mogę. Działeś? Maciek, ja nie mogę patrzeć na takie rzeczy, ja mam lek wysokości, Maciek, spadłem! Przemek, ja tu jestem. Ale ja nie mogę takich rzeczy robić. Chodź! Ty nie wiesz, co znaczy mieć lek wysokości. No wiem, bo też mam trochę. Ty nie masz takiego, jak ja, jak mnie w grze łapie. No chodź, idziesz do mnie. No tak, to ja pamiętasz, że ja mam zwolnione ruchy. Maciek, bo przeskoczyłem. To ja ci nie mogę grać w tę grę. Bo mi to atakują, no! Poczekaj, ja muszę się wziąć tutaj i rozklekać. Kto cię atakuje, halo? No jakieś glizdy. Dobra, teraz słuchajcie, ostrożnie.
Dobra, teraz nie zwalić. Chciałem powiedzieć brzydziej, ale naszej się udało powstrzymać. Cześć! To ja! Zostaw go, nie bij go. Zielony. Tylko ja mogę go krzywdzić. Chodź, idziemy, krzywdzicielu. Dobra, odciąłem mu łapek. Bardzo ładnie. Ej, bo ja tak w sumie chyba nie biegam sprintem. Weź się odwrócić, popatrz, czy ja biegam sprintem. Tak. Dobra. Bo myślałem, że coś mi się krawatura zepsuło. Niedobrze. Co oni tu robią? Nie bij mi Maćka, tylko ja go mogę bić. Gdzie ty ją zabiłeś? Dobra, mamy jakąś kasiorę. Do autobusu. Ty mi nie mów, co mam robić. Z czego ty wbijesz w ogóle? Co ty za wiosło wziąłeś? Co ty robisz? O! Boże, bym wpadł. Do autobusu? Czy na... Czekaj, gdzie my mamy? A nie! Ciała. O, tu jest jakieś truchło. Użyj. Maciek, mam coś. Dobra. Mam Wuhan. A ty weź te wiosło zabierz. Nie, ja lubię moje wiosło. To jest drugi trupek? O, mam trupek. Mam drugiego trupka. Musisz te trupki tutaj oglądać, halo. Widzisz? Gdzie ty cholera jesteś? No widzisz. Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera. Masz jakiś pomysł, gdzie... Se wziął i uciekł. Kazałem mu się schować na torowisku. Nie świeć mi po oczach. O, jest. Niech ten knojek tylko spróbuje dać się zabić. Maciek! Boże, czy... W budynkach kolejowych, czyli tu, chodź. Boże, ale tak rozchodzie stresujące. Ja lubię to, jak tak się biega po dachach. Boże. I co, przeskoczę tu niby? No jak? A nie! Ała! Tak, ja, mi się udało. No to ja nie doskoczyłem, nie wiem dlaczego. Ale ty umarłeś, nie? Mm-mm. Dobrze, dobrze, Maćku. Jakoś żyję. Żyję, ale co to za życie? No. O Boże, będzie. Boże, przeskoczyłem przez połowę autobusu. Boże, nie, nie chcę tak. On jest tutaj? Nie wiem. Ja nie! Biję kogoś. Ja tu tylko, słuchajcie, jebu dubu robię mieczem. O może, macie gryzą. Nie, macie gryzą. Na dół zejść. Dobra, czekaj. Na dół mam zejść? Umarłem. Już tak. Jak umarłem? Umarłem, ale żyję. Hilfe mi, hilfe. Boże, macie głowie czerwony, taki duży bikoni. Ja mam wiosło, ja biję wiosłem. A to ty byłeś. O Jezu! Spadaj! Czy ty jesteś na górze, czy na dole? Gdzie mam iść? Tu się Maciuś bije, dobrze. To ja z gwiazdek będę jej bił. O, jebu dubu. Przem buchnie. Albo nie trafiłem. Wiem, bo ma butlę. Bo nie mogę coś trafić tą butlę. O, trafiłem. O Boże, ile was tu... Maciek, biją mnie! Teraz. O, umarłem. Buchnie. Chodź, chodź mnie weź tutaj. Uratuj mnie, uratuj... Czym ja walę? Nie wiem, wiosłem. Walę? Maciek, umieram. Nie, nie wiosłem. Nie mogę wejść na górę, bo wchodzę. Znowu w życiu mi nie wyszło. O, tamo. Nie bądź taki agresywny dla niego. On chciał się tylko dotknąć. I patrz, ja biję w ogóle. Co, pokaż. Nie wiem, co to jest. Co to jest, jakaś pałka? Nie wiem, co ja wziąłem. Dobra. No. Chodź, idziemy na dół. Dobrze. Bo nigdy nie wejdziemy. O, widzisz, jak szybko tylko wystarczyło, że wstałem. No raczej. Ale się zmęczyłem, o Boże. Ja mam teraz takie, słuchajcie, po prostu palpitacje przedsionków. Palpitacje przedsionków. Co my tu robimy? Musimy mu pomóc. Mogę go nie zabijać, tak? Musimy tutaj wszystkich wymiocić. Wykśmiocić. O, ja już umarłem. Ich. No, ich. O, teraz sobie pokradnę ich ciałka. 15 zł miałem. Ta gra jest, słuchajcie, taka agresywna. Cudowna. On tam agresywna. Co ty robisz? Czemu ich okradasz? Bo muszę. Jestem tutaj żądny pieniążka. Czy ja tu muszę wejść teraz do tej trumienki? Mhm. O Jezusicku, znowu ten boomer. Skaropucha trochę, nie? Obrzydliwy jest, no. Trzeba go pokonać. Jak to zawody? No bo gramy razem, no. Jakby to tak zawsze jest, jak jest w koopie. Co się stało? Przegrałem? Przegrałem. Dlaczego? Oddaj mi... Co się za farfocel w ogóle? Słabszy mnie dajesz wygrywać, to jesteś...
kurczę, Gaugan jeden. Chodź, Gauganie. Dobra, otwieraj te drzwi. O! Hey, myślałem, że już po mnie, więc uzbroiłem bomby. Wybuchną za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz, a? A, zaciąłem się. Nic tu. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. Ja tylko myślę, że my to musimy zrobić w kolejnym odcinku. Tak? Skoro tak mówisz, tak, zrobimy. No to jest na czas, zobacz. Nie chcę żadnych zawodów. Dobra, to my tutaj szybko, cyku, ja za swoje grę kończymy. Był ze mną Maciuś, Byłem! Robimy Polsat, zjedziemy się w przyszłym odcinku i pa! Pa!